Tutaj Tommy Low. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj postaram się nauczyć Was leżenia przerzutnego, zwanego inaczej świecą. Technikę tą wykonamy w dwóch wersjach. Jedna wersja będzie z podporem rąk na biodrach, natomiast druga będzie z rękoma położonymi wzdłuż tułowia. Jest to bardzo prosty element gimnastyczny, często również stosowany w jodze. Zapraszam również do sprawdzenia innych moich poradników, zostawienia subskrypcji dla rozwoju kanału, oraz oczywiście pamiętajcie o rozgrzewce przed każdym treningiem i nauce. Zaczynamy! Jeżeli chodzi o samą naukę, to wszystko zależy od naszych rozwiniętych mięśni brzucha, pleców czy rąk. Ale najlepiej, kiedy do dyspozycji na początku będziecie mieli jakiś materac. Przykładowo domowy dywan też będzie ok. Zaczynamy od leżenia na plecach. Ręce układamy wzdłuż tułowia i próbujemy kilkukrotnie dynamicznie skulić nogi do klatki piersiowej, następnie wyrzucić wysoko do góry. Robiąc to ćwiczenie, pilnujemy, aby nogi były cały czas złączone. Następnie robimy to samo, ale kiedy nogi prostujemy do góry, chwilę przytrzymujemy. Tutaj musimy zacząć napinać nasze mięśnie. Nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu wykonać świecę. Najważniejsze, o czym musimy pamiętać, to podczas wykonywania świecy odrywamy biodra od ziemi, prostujemy nogi, obciągamy palce, czyli wykonujemy tak zwany puent i w powietrzu troszeczkę wypychamy biodra w przód, cofamy pięty tak, żeby całe nasze ciało od klatki piersiowej aż po stopy było w linii prostej. Pierwsza technika to świeca z podporem rąk na biodrach. Jest to prostszy sposób i wymaga mniej siły. Podczas wykonywania łokcie są na podłożu, a dłonie oparte na biodrach. Druga technika to świeca z rękoma położonymi na podłodze. Tutaj będziemy musieli skupić się na napinaniu mięśni brzucha oraz pleców. W tej wersji trudniej utrzymać również stabilność. Więc tak wyglądają dwie wersje, jeżeli chodzi o świecę. A jeżeli ktoś nadal ma pewne trudności z wykonywaniem tego ćwiczenia, to tutaj dam Wam taką małą wskazówkę, małego tipa. Fajnie, kiedy znajdziecie coś wyższego. Może to być łóżko, może to być kanapa. I zaczniecie od położenia nóg na wyższym punkcie, który jest za Wami. Podczas leżenia na plecach próbujemy wykonać świecę. Poprzez skulenie nóg do brzucha, wyrzucenie bioder do góry, położenie stóp za nami na wyższym punkcie. Najlepiej, aby nogi były już proste w kolanach. Teraz prostujemy powoli jedną nogę do góry. W tym momencie już mamy zrobioną świecę z jedną nogą i powoli dokładamy drugą do góry. Podstawowe błędy. Luźne nogi. Podczas wykonywania świecy nogi są rozłączone, zgięte. Po prostu nie kontrolujemy do końca tego, co robią nasze nogi podczas ćwiczenia. Mocny zarzut nogami. Podczas wykonywania świecy nogi lądują za nami, tak jakbyśmy robili leżenie przewrotne. Powoduje to nakrycie się nogami. Schowane biodra. Do końca nie czujemy tego, na jakiej wysokości są biodra i że są wypchnięte. Najlepiej mieć gdzieś obok lustro i spojrzeć, albo nawet nagrajcie siebie. Często głowa mówi nam, że jest dobrze, a na nagraniu będziecie widzieć wszystkie błędy. Brak linii prostej. Nie jesteśmy do końca wyprostowani. Palce u stóp nie są skierowane do sufitu, tylko na ścianę za nami, trochę schowane biodra lub zgięte nogi. Świeca sama w sobie jest bardzo prosta, jednak ma kilka takich aspektów technicznych, o których trzeba pamiętać, aby ta świeca była wykonana prawidłowo. Mam nadzieję, że ten poradnik Wam się przyda, korzystajcie z niego. Zatem dajcie znać w komentarzu, czy ten element sprawiał Wam jakieś trudności podczas nauki oraz jakich elementów chcielibyście jeszcze zobaczyć poradnik. Zostawcie subskrypcję dla rozwoju kanału i widzimy się już niebawem w kolejnych poradnikach. Dzięki bardzo, do zobaczenia, cześć!